Dzisiejszy odcinek jest wynikiem mojego researchu Pisma Świętego w zakresie trzech typów relacji: relacji rodzinnej, relacji przyjacielskiej i relacji z nieprzyjaciółmi. Chciałbym się z Wami podzielić tym, co usłyszałem z Pisma Świętego, po to, żeby nas to trochę przybliżyło, ale też po to, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo Księga Pisma Świętego pokazuje nam tą piękną drogę, która prowadzi nas do szczęścia. Bardzo Was serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Właściwie już dla większości z Was zaczęły się wakacje. Bardzo się cieszę, że słuchacie dzisiejszego odcinka. Mam taki plan, żeby nagrać trzy kolejne odcinki trochę w bardzo podobnym temacie. Te własne oczywiście, czyli pierwszy jest na początku lipca, drugi będzie na początku sierpnia, a trzeci na początku września. Sprawę sobie postawiłem następująco. Pomyślałem tak, jakoś fascynująca jest dla mnie kwestia relacji, o których zaraz trochę więcej powiem. I chciałem się zastanowić nad tym, jak Pismo Święte tak naprawdę definiuje relacje i jak ono patrzy. No i słuchajcie, podjąłem to wyzwanie i w trakcie tego wyzwania zdarzyło się we mnie mnóstwo kryzysów twórczych, bo chciałem przygotować się do tego tematu jak najlepiej, a okazało się, że to jest absolutnie niemożliwe. Zacząłem patrzeć, przebierać po Piśmie Świętym, sprawdzać różne cytaty, fragmenty i okazało się, że właściwie całe Pismo Święte jest o jakichś relacjach. I to okazało się być naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby znaleźć dokładnie to, żeby to było jakoś tak skondensowane. Przyznam, że był to ogromny trud dla mnie, żeby się jakoś znaleźć. Spróbowałem pójść inną drogą. Nie wyczerpię tematu. Będą trzy kolejne odcinki. Pierwszy odcinek będzie dotyczył relacji pomiędzy mną a człowiekiem, czyli pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, najogólniej rzecz biorąc, na podstawie Pisma Świętego. Drugi odcinek, tylko nie wiem, czy on będzie drugim czy trzecim, będzie pomiędzy relacją pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. I trzeci odcinek, który być może będzie drugim odcinkiem, będzie takim opisem relacji pomiędzy mną a mną, czyli mną a samym sobą. Być może bardziej logicznie byłoby ułożyć inaczej te odcinki, ale jakoś tak mi wyszło, więc proszę wybaczcie i przyjmijcie ten sposób opowieści o Piśmie Świętym. I idea jest taka. Przyglądam się temu, co jest w Piśmie Świętym i próbuję jakoś wyciągnąć pewne wnioski. Tak jak wam powiedziałem na samym początku, nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego i jednak musiałem się poddać w którymś momencie. Ten podcast trwałby w nieskończoność, gdybym miał wyczerpać temat, więc będzie tak, że postanowiłem wybrać jakieś konkretne wątki i o nich opowiedzieć. Natomiast dla tych wszystkich, którzy są zapisani na newslettera po całej serii, czyli pewnie w połowie września, wyślę taką informację zbiorczą w odniesieniu do właśnie fragmentów Pisma Świętego, co gdzie możecie znaleźć, do jakiegoś takiego osobistego poszukiwania. Być może coś więcej znajdziecie, coś więcej odkryjecie i będzie to dla was pociągające, a być może wrzucicie mojego maila do kosza. No cóż, już wasz wybór. Więc dzisiaj przyglądam się relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem i próbuję znaleźć, co Pismo Święte mówi właśnie w tym temacie. Być może ktoś chciałby zapytać, dlaczego właściwie chcę mówić o relacjach i dlaczego trzy odcinki o relacjach w Piśmie Świętym. I moja odpowiedź znajduje się na samym początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, kiedy mamy stworzenie Adama i Ewy. Powtórzę to po raz kolejny, jestem przekonany, że to doskonale wiecie, będąc moimi słuchaczami, ale myślę nigdy do tego nie wracać. Za dużo jest to opis historii stworzenia, ale nie w znaczeniu takim historycznym, tylko raczej jest to hymn ku Panu na cześć Pana Boga, który jest twórcą. Więc nie należy go przeczytać historycznie i jakby tak dosłownie, bo wtedy zginiemy w tym tekście i dojdziemy być może do niewłaściwych wniosków. Ale. Każde Pismo Święte i każdy fragment Słowa Bożego możemy odczytywać tak, żeby no właśnie stosować go do swojej rzeczywistości i naszej codzienności i w ten sposób Bóg do nas bardzo konkretnie mówi. I ja dzisiaj słyszę tam taki bardzo dla mnie interesujący moment, choć przyznam szczerze, że to nie jest tylko ten fragment, w którym to słyszę. Otóż
Zobaczcie, najpierw Bóg stwarza Adama i Adam jest na ziemi i czegoś mu brakuje. A właściwie lepiej byłoby powiedzieć bardziej poprawnie, już na pewno bardziej politycznie, kogoś mu brakuje. Brakuje mu drugiej osoby, brakuje mu człowieka, towarzysza, kogoś, kto będzie z nim, kogoś, kto będzie z nim dzielił los, kogoś, z kim będzie się umiał porozumiewać, będzie prowadził wspólne życie i tak dalej. Ten brak jest dla mnie zarysowany w Księdze Rodzaju. Ten brak jest dla mnie takim wyzwaniem, czy jakby taką rzeczywistością, o której sobie myślę, no, ona mi pokazuje na coś niezwykle ważnego. I kiedyś sobie zadałem takie osobiste pytanie, co dla mnie jest ważne w życiu? Czy na co chciałbym postawić w swoim życiu? Co jest taką istotą i bez czego obyć się nie mogę, a co dla mnie właśnie nie jest tak bardzo ważne? I moja osobista odpowiedź na to pytanie, które sobie zadałem mniej więcej tak. Czym dla mnie jest szczęście tutaj na ziemi, nie? I co łączy się ze szczęściem, jakby odpowiedziałem sobie tak bardzo wyraźnie. Lubię różne gadżety, lubię różne rzeczy, lubię wyjazdy, ale chyba to, co najbardziej i zdecydowanie jestem tego przekonany, to, co daje mi najwięcej radości w moim życiu, to, co daje mi szczęście, to, co daje mi jakieś przekonanie o tym, że to wszystko ma sens, no to jest relacja z drugim człowiekiem. Nawet sobie kiedyś napisałem, mam taki zeszycik, w którym robię sobie jakieś notatki, myślę sobie z różnych rzeczy, które mam rezygnować, które mam przemieniać, układać, to powiedziałem sobie tak. Relacje są dla mnie czymś najważniejszym i one, od nich wychodzę, one są takim punktem odniesienia. Ja jestem głęboko przekonany, że relacja daje szczęście i dlatego postanowiłem popatrzeć na to, jak Pismo Święte ustosunkowuje się do poszczególnych relacji. Oczywiście, jak popatrzymy sobie na Księgę Rodzaju, na sam początek, no to już widzimy, że relacje bywają trudne. Już na samym początku widzimy ten motyw dotyczący Adama i Ewy, ich grzechu, tego jak Ewa zwodzi, znaczy jak Ewa zostaje zwodzona przez szatana, ale potem Adam przyjmuje to zwodzenie, daje się w to wkręcić. No i jakby mamy tą wolność, w której jakby relacja dla mnie to jest z jednej strony otwarcie na drugą osobę, czyli zostawienie totalnej przestrzeni, którą ktoś może zranić też. I to jest, myślę, coś niezwykle, niezwykle trudnego. A z drugiej strony, jeżeli daję taką przestrzeń, otwartość, to też ktoś może tam nalewać dużo, dużo szczęścia do mojego życia. Więc dając wam taką mapę, wyobrażam sobie to mniej więcej tak, że relacja łączy się ze szczęściem i w tej perspektywie chciałbym dzisiaj ten odcinek kontynuować, ale też relacja łączy się z wolnością, którą widzimy już tu na samym początku w kwestii Ewy i Adama, ale też widzę w tym, że ta wolność może być trudnością, może być zmaganiem się. I co więcej, na samym początku Pisma Świętego uświadomiłem sobie, że Bóg daje Adamowi Ewę i oni są we dwoje i to super, ale Bóg nie sprzedał najważniejszej rzeczy. Znaczy nie powiedział Adamowi i Ewie, nie dał im instrukcji obsługi tej relacji. To jest coś niezwykle fascynującego, co naprowadza mnie na kolejną myśl, że każda nasza relacja jest inna, prowadzi mnie do czegoś innego, daje mi zobaczyć coś innego, daje mi odkryć inne w ogóle perspektywy. Też widzę siebie w każdej z tych moich relacji, które prowadzę, ale nie ma jakby takiej jednej, wiecie, ustalonej drogi. No chyba każdy z nas ma taką intuicję i pewność, nie? Że nie da się zrobić 10 punktów, na podstawie których będziemy postępować tak inaczej i dzięki temu zbudujemy bardzo dobrą relację, a jeżeli pominiemy punkt numer 6 albo 7, to ona nam nie wyjdzie. No właśnie tak nie ma. Bóg nie daje instrukcji, nie mamy instrukcji do drugiego człowieka. Jest ta przestrzeń wolności, ten moment zaufania. Każdy z nas jest trochę inny, więc budowanie relacji jest wyzwaniem. Od samego początku Pisma Świętego widzimy to bardzo, bardzo konkretnie i widzimy to nawet w tym momencie, kiedy wychodzimy z raju. Jest świetna historia, bolesna bardzo, ale wszystkim nam znana.
historia Kaina i Abla, no i dochodzi do zabójstwa, prawda, brata. No i jakby widzimy, że ta wolność pokazuje, że ona, wolność i że relacja jest pewnym wyzwaniem, jest pewnym zadaniem, jest pewnym ryzykiem też w naszym życiu, że z jednej strony może dać ogromną szczęście, ale z drugiej strony bywa pewną trudnością i jakoś wymaga od nas pewnego powalczenia o to, żeby było żebyśmy je umieli budować jakoś w miarę sensownie. Ktoś, kto jest typem samotnika, mógłby mi powiedzieć tutaj halo, halo, ja wcale nie uważam, żeby relacje dawały mi szczęście. Nie chciałbym bardzo polemizować z takim stwierdzeniem i szanuję. Znaczy, jakby jestem sobie w stanie wyobrazić ludzi, którzy są przekonani, że relacja nie jest niczym dobrym, chociaż powiem wam szczerze, że zastanawiam się, na ile to jest taki wypadek losów. Albo inaczej, jeszcze powiem to tak. Jestem pewnie głęboko przekonany, że jakiś niewielki procent ludzi może być takimi totalnymi samotnikami, którzy są przekonani, czy którym rzeczywiście relacje nie są potrzebne i nie dają im szczęścia. Natomiast dla większości z nas jakoś jestem głęboko przekonany, że one dają szczęście i że relacja jest jakoś istotą naszego życia w jakimś elemencie bardzo fundamentalnym. Tylko czasem my nie umiemy ich prowadzić, no i przez to, że mamy złe doświadczenia w naszych relacjach, to wcale nie jest tak, to łatwiej nam powiedzieć, że nam nie są potrzebne relacje i są zbyt trudne. Takie mam wyobrażenie. Jeżeli uważacie inaczej, to koniecznie proszę podzielcie się ze mną, bo ja jestem absolutnie otwarty i myślę, że chciałbym bardzo usłyszeć, jeśli ktoś z was ma jakoś radykalnie odmienne myślenie w tej kwestii, proszę dajcie mi feedback. Jeszcze jedna rzecz, taka zanim skończę ten fragment, to chciałbym wam powiedzieć a propos relacji, że następny odcinek, numer 72, będzie odcinkiem o zaufaniu. I w tym odcinku z moim gościem porozmawiamy o zaufaniu i spróbujemy jakby zgłębić ten motyw dotyczący zaufania międzyludzkiego. Mniej od strony biblijnej, a bardziej właśnie od takiej strony, bym powiedział, psychologiczno-społecznej, więc to też wam się może przydać. Już dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie na Puzzlach Wiary. Po tym, jak już zrobiłem research Pisma Świętego i zobaczyłem, że tego wszystkiego jest absolutnie za dużo, postanowiłem, tak jak wam mówiłem, wybrać jakby fragmenty, o których będę mówił, czyli jakby konkretne relacje. Wybrałem 3 relacje, o których chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, z tym, że no właśnie na samym początku jeszcze też muszę się zastrzec. No nie jest to absolutnie pełna, że tak powiem, wypowiedź, nie jest to wszystko, co Pismo Święte mówi, bo ugrzązłem po prostu. Więc 3 rodzaje, o których dzisiaj mówię, to jest po pierwsze relacje rodzinna, po drugie relacja przyjacielska, po trzecie relacja z nieprzyjaciółmi. Jest jeszcze kilka innych relacji, o których wam wspomnę później. Tak jak wam powiedziałem, chciałbym się bardzo podzielić w moim newsletterze informacjami dotyczącymi odniesień do Pisma Świętego w kwestii każdych z tych relacji oraz tych wszystkich innych, o których nie będę mówił, tak żebyście mogli sobie sami trochę pogrzebać w Piśmie Świętym. Jestem przekonany, że Pismo Święte daje nam wielko, no jakby do każdego z nas Bóg mówi w Piśmie Świętym z osobna też, więc jakby być może ważniejsze od wysłuchania tego podcastu dla waszej wiary, duchowości i zrozumienia tego, co Pismo Święte mówi o relacjach, będzie włączenie sobie, przeszukanie Pisma Świętego, a nie właśnie słuchanie mnie. No ale gdyby ktoś jednak chciał pozostać, do czego w ogóle bardzo zachęcam, nie wyłączania mnie, to przechodzę do pierwszej relacji, mianowicie do relacji rodzinnej. No i oczywiście takim wzorem i punktem wyjścia dla relacji rodzinnej będzie ta historia opisana u początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, relacja pomiędzy Adamem i Ewą. Widzimy tutaj błogosławieństwo Pana Boga, jest to wzór relacji małżeńskiej, oni sobie żyją w raju, w dostatku, wszystko im się układa, jest cudownie, oczywiście do momentu grzechu pierworodnego. Bóg im błogosławi, Bóg jest z nimi, oni jakby, to też jest ładne,
Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, że oni są nadzy w raju, i to mi pokazuje trochę, jak tak, jak sobie myślę o takim wymiarze, że to ta zewnętrzny wymiar piękna osoby czy seksualności, on nie zatrzymuje na samym sobie, tylko jakby nadal jest dostęp do głębi osoby. Tak to czytam. Bardziej mógłbym się rozwinąć, ale nie o tym będę, nie o seksie dzisiaj mówię, tylko o relacjach, więc pozwólcie, że to pominę. I ta relacja Adama i Ewy jest taką fundamentalną i podstawową, która pokazuje nam ten wzór relacji małżeńskiej. Natomiast całe Pismo Święte, właściwie od Starego do Nowego Testamentu, w bardzo wyraźny sposób eksponuje relację rodzinną i mówi o tej relacji rodzinnej, że ona jest czymś niezwykle ważnym. Dobrze sobie zadać takie pytanie, dlaczego ta relacja rodzinna jest tak bardzo eksponowana w Piśmie Świętym. O co w tym chodzi? Otóż relacja rodzinna musi być wyeksponowana, dlatego że pomyślcie, jak oni żyli. Oni żyli przede wszystkim w skupiskach rodzin. Tak? Nie mamy tego, co mamy współcześnie. Ludzie nie podróżują za bardzo, żyją raczej w małych grupach, w jakichś plemionach. Od samego początku, jesteśmy w prehistorii prawie, od samego początku. Potem jakby to, na kogo mogą liczyć, no to oczywiście na tych swoich najbliższych. Zresztą chyba dzisiaj też tak mamy w tych więzach krwi, choć bywa to oczywiście różnie w różnych rodzinach, że jakby najbardziej możemy liczyć na tych najbliższych, nawet w trudnych sytuacjach i takich sytuacjach, które dla nas nie są oczywiste. Dla nich to jest jeszcze bardziej ważne. Nie mają ubezpieczeń społecznych, nie mają żadnej pracy, którą są w stanie zarobić na przyszłość. Zobaczcie, że jeszcze są w takiej sytuacji w wielu momentach. Oczywiście to różnie wygląda na przestrzeni całego Pisma Świętego, ale no nawet nie, trudno jest odłożyć coś na później, więc tym zabezpieczeniem dla życia człowieka jest jego rodzina, jego najbliżsi. Dlatego to było takie ważne. Więc jak czytamy Pismo Święte, to właściwie cały czas znajdziemy nie tylko akceptację, ale jakby takie, no, jakby to powiedzieć, no, takie wywyższenie, czy jakby podbicie tych relacji rodzinnych jako takie fundamentalne do budowania w ogóle czegokolwiek. Więc Pismo Święte raczej nie zna, czy jakby bardzo ma mało takich momentów indywidualizmu, coś, co jest bliższe naszym czasom. Oczywiście jest to też związane z kontekstem społecznym. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to tak bardzo podkreślam? Dlatego, że jakkolwiek by na to nie patrzeć, ten moment najmniejszej relacji społecznej, jaką jest rodzina, on ma, że tak powiem, za zadanie to pierwsze głoszenie Ewangelii, uczenie się siebie nawzajem, budowanie jakby z siebie i odnajdywanie tam szczęścia. I to dzisiaj chyba każdy, to jestem przekonany, że każdy psycholog zgodzi się z moim stwierdzeniem, że im lepszy mamy dom, tym lepsze mamy życie. I oczywiście to nie jest tak, że jak mamy trudny dom, to nasze życie jest od razu przegrane, nic z tych rzeczy. Absolutnie jestem przekonany, że tak nie musi być, ale dobry dom daje dobry start i dobre szanse. No i jakby Pismo Święte bardzo tutaj umacnia ten element, właśnie eksponując relacje rodzinne jako takie absolutnie ważne. Jakby mamy w pierwszym momencie właśnie odniesienie do Adama i Ewy jeszcze przed grzechem, którzy żyli w pokoju, przyjaźni, miłości, nic nie stawało jakby na ich drodze do ich szczęścia. I to jest pokazane jako właśnie ten moment totalnego szczęścia, totalnego jakby bycia blisko. No jeżeli sobie pomyślicie, pamiętacie, mówię o relacjach w kontekście szczęścia, więc im lepszą, mam fajniejszą rodzinę, im wychowuję się w przyjaźniejszych warunkach, im jest mi łatwiej, albo im sam jestem w stanie stworzyć rodzinę dla moich dzieci, znaczy nie myślę o sobie oczywiście, tylko o was, tym jakby jest większa szansa na to, że ci ludzie będą wzrastać i będą szczęśliwi, bo dostaną po prostu dużo, dużo dobra. Znam takie dzieciaki, które wyszły z domu właśnie takich bardzo zadbanych i ogromnie dużo jakby wnoszą w swoje życie i są szczęśliwe. Znam takie dzieciaki, które miały trudny dom i potrafią sobie poradzić, ale też znam sytuację dokładnie na odwrót, więc pewnie nie ma takiej wyraźnej reguły, natomiast jedno jest pewne, im lepiej w domu, im lepsza ta relacja rodzinna i małżeńska, tym lepiej później. I Pismo Święte
daje nam kilka takich bardzo wyraźnych momentów. Zobaczcie, w Dziejach Apostolskich mamy taki moment, kiedy jest ten strażnik, który tam zamyka apostołów, no potem oni wychodzą. 16 rozdział, gdyby ktoś chciał sobie przeczytać. I w końcu on pyta, co mam zrobić, żeby się zbawić, no i masz się ochrzcić, no i ochrzcił się wraz z całym domem. Że to jakby ten wymiar rodziny i domu w starożytności, on był związany, jakby był całą tkanką, że jak pan domu, to byłoby na inny odcinek, więc pomina ten moment pan domu, relacji rodzinnych i tak dalej, bo to jest skomplikowane, ale jak on się ochrzcił, no to jakby cała tkanka, cała rodzina się chrzciła. No i też Pismo Święte daje nam kilka takich, powiedziałbym, odniesień, które są bardzo ważne. Mamy ten motyw dotyczący opuszczenia matki i ojca wtedy, kiedy się zakłada nową rodzinę. Myślę, że on jest oczywisty. Z jednej strony właśnie mamy to opuści człowiek ojca i matkę, a z drugiej strony pamiętamy w dekalogu ten moment, w którym trzeba właśnie Bóg powierza nam dbanie o naszych rodziców. Oczywiście tutaj trzeba byłoby zrobić nową wycieczkę i zadać sobie pytanie o to sedno tego przykazania i spróbować uchwycić, na czym de facto to ma polegać i jak miałoby wyglądać. Znowu nie na ten odcinek, ale mam to z tyłu głowy, że tam jest pewien niuans, bo myślę, że wiele osób pyta dzisiaj, jak to jest, jak my mamy się opiekować naszymi rodzicami, czy takie czy inne zachowanie jest w porządku, przecież dekalog nam nakazuje nam, żeby opiekować się rodzicami, a my to realizujemy na przykład inaczej. Zostawiam to na marginesie. To jest ważny temat i chciałbym do niego kiedyś wrócić. Też wam sygnalizuję, że go widzę. Fajny też moment jest taki, który dostajemy w Piśmie Świętym dotyczącym tym, że małżeństwo ma być jednym ciałem i ostatnio uświadomiłem sobie, zrobiłem taką rozkminę biblijną i uświadomiłem sobie, że tam jest takie słowo, które po grecku brzmi sarx i to jest ciało w sensie takim dosłownym, że zdaje się, że znalazłem w jakimś słowniku, że to jest ciało wręcz takie jakby mięso odarte ze skóry niemalże, co mi pokazuje tak bardzo wyraźnie na ten element fizyczności małżeństwa i relacji właśnie małżeńskiej. Tak mówię o rodzinie, trochę też jednocześnie gdzieś układając to małżeństwo, że ten wymiar fizyczny, on jest bardzo potrzebny w relacji małżeńskiej i w ogóle nie wolno o nim zapominać, a czasem chyba jakoś tak się od tego ucieka. W listach Nowego Testamentu znajdziemy takie różne wzmianki dotyczące posłuszeństwa rodzicom, czci matki i ojca, czy dbanie o swoich najbliższych, zwłaszcza domowników. To w ogóle w 1 Tymoteuszu 5:8 jest bardzo ładnie napisane. Jak popatrzycie też na Kanę Galilejską, to u Jana, to znajdziemy ten motyw wesela, który będzie tak podbijał i dawał siłę do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że rodzina jest związana z radością i weselem, że jest czymś takim, ach, powiedział, że no właśnie to mnie zawsze fascynuje w Piśmie Świętym, że te relacje rodzinne, one tam w wielu momentach, oczywiście nie wszystkich, bo mamy różne historie w Piśmie Świętym, a są napompowane radością i Kana Galilejska jest taką klasyką. Oczywiście to jest kontekst wesela, ono zawsze jest włączone z radością, ale myślę, że jakimś zadaniem dla rodzin czytających Pismo Święte jest to jakby szukanie właśnie tej radości codziennej. Nie mówię o tym głębokim szczęściu, które gdzieś tam się doświadcza, ale też takiego radości, wesela, codzienności i jakoś tam takiej zwyczajności w doświadczeniu piękne po prostu i fascynacji sobą nawzajem. Jest też w Piśmie Świętym cały szereg scen dotyczących płodności albo niepłodności. Najczęściej ten wątek jest taki, że ktoś jest niepłodny albo jest stary i w związku z tym nie może mieć dzieci, jest interwencja Pana Boga i potem ta kobieta rodzi dziecko. Oczywiście tam są takie teologiczne, że tak powiem, przebłyski dotyczące narodzin Jezusa, ale też bardzo te sceny pokazują, jak niezwykle ważna jest właśnie płodność, która
która związana jest z pragnieniem rodziny, nie? Czyli tych relacji. To jest niezwykłe, bo właśnie Pismo Święte idzie w tą stronę jakby podbijania tych elementów związanych z relacją. Nie chciałbym wchodzić jakoś za głęboko, ale przypomnę wam, nie wiem czy słuchaliście 61 odcinek z panią dr Danutą Piekarz, rozmawialiśmy o roli kobiety w Piśmie Świętym. Czasem patrzy się na to w sposób niewłaściwy i umniejsza się kobietę, nie wolno tego robić. Tam jest super ten motyw dotyczący, że tak powiem, tych relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. I myślę, że warto posłuchać tego odcinka, żeby sobie jeszcze jakoś tak rozszerzyć tą perspektywę rodzinną. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to jeżeli jesteście w małżeństwie, to bardzo was zachęcam do tego, żeby wziąć sobie obrzęd sakramentu małżeństwa i tam są czytania do wyboru na ślub. I żeby sobie przeczytać wszystkie te czytania, bo one też dają niezwykłą perspektywę zrozumienia trochę tego, czym małżeństwo, rodzina jest, powinny być. No i właśnie może usłyszenia czegoś nowego o sobie, o Panu Bogu w waszej relacji. Mikro przerwa na reklamę. W każdym dobrym podcaście ostatnio pojawiają się reklamy. Dobra, żartowałem. Mam taką prośbę do was. Na mojej stronie puzzlewiary.pl jest zakładka promocja i tam są plakaty puzzlowe do ściągnięcia. Jeżeli gdzieś możecie je wydrukować, druk A3 kosztuje około 5 zł w kolorze. Jeżeli możecie wydrukować taki plakat i gdzieś powiesić, oczywiście w miejscu dozwolonych, będę wam ogromnie wdzięczny, bo jakoś tak próbuję też zadbać o to, żeby puzzle były promowane i żeby były widoczne w różnych miejscach. Z góry dziękuję. Jeżeli powiesicie taki plakat, proszę koniecznie prześlijcie mi zdjęcie tego, gdzie on wisi. Spróbuję, umieszczę go na swoich social mediach. Koniec reklamy. Drugi rodzaj relacji, o których chciałem wam dzisiaj powiedzieć, które słyszę w Piśmie Świętym, to są relacje przyjacielskie. Oczywiście, to chyba zrozumiałe dla was, dlaczego sięgam po te relacje. Mamy kilka takich relacji opisanych w Piśmie Świętym w sposób szczególny. Nie będę się skupił jakoś na tak bardzo, bardzo tak wyraźnie na każdym detalu tych relacji. Natomiast pewnie pamiętacie fragment z pierwszej księgi Samuela. Mamy tam opisaną relację Dawida i Jonatana. Przypomnę, że Jonatan był synem Saula, który wtedy był królem. Dawid był na dworze Saula. W którymś momencie dochodzi do, chciałbym powiedzieć, konfliktu między Dawidem a Saulem, ale raczej należałoby powiedzieć do prześladowań, które prowadzi Saul przeciwko Dawidowi. W każdym razie, pomimo tego, że Jonatan jest synem Saula i zostaje przy Saulu, cały czas serce ma przy Dawidzie, tam jest niezwykłych kilka absolutnie fantastycznych scen takiej bliskości tych dwóch postaci. I chyba kiedy czytamy Pismo Święte, to jest najbardziej narzucająca się scena dotycząca właśnie kwestii przyjacielskiej, którą chciałoby się eksplorować. Na ten temat można byłoby dość dużo powiedzieć, chociaż to jest dość krótki fragment, więc być może fajnie było, gdybyście spróbowali sobie do niego sięgnąć i sami sobie go przeczytali. Mamy też w Piśmie Świętym drugą taką relację, która jest przyjacielska, choć tutaj niektórzy mogliby się ze mną i pewnie słusznie nie zgodzić i powiedzieć, że ona była bardziej rodzinna. Generalnie chodzi mi o Księgę Rut i tam mamy opisaną, to jest Księga Starego Testamentu, i tam mamy opisaną relację pomiędzy Noemi, która już nie miała męża, a Rut, która była jej synową i której mąż też już nie żył. Czyli jakby mamy dwie kobiety, synową i Noemi i Rut. No i krótko mówiąc, tam jest taka historia, w której Noemi powraca do, czy jakby idzie do ziemi Izraela, no i Rut postanawia pozostać przy niej, mówiąc takie bardzo, bardzo ważne słowa: nie każ mi odejść od ciebie, bo nie chcę się odwrócić od ciebie, dokąd ty pójdziesz, tam ja pójdę. Mamy cały taki motyw dotyczący właśnie tej serdeczności, przyjaźni, no właśnie, można by powiedzieć, być może właśnie tych takich niezwykłych relacji rodzinnych, choć paradoksalnie dość dalekich, albo można byłoby powiedzieć takich niezwykle, absolutnie fantastycznych,
fantastycznie przyjacielskich. Oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale ta księga kończy się happy endem. Tam widać, że ta relacja jest pobłogosławiona i w ten sposób czytamy Pismo Święte trochę tak, jakby ono pokazuje, że ten motyw dotyczący bliskości drugiej osoby, on sprawia, że Bóg też błogosławi temu. Jakoś wchodzi w te relacje, nawet jeżeli wszystkie okoliczności, które są gdzieś na zewnątrz, bywają czasem bardzo trudne. W Nowym Testamencie mamy też takie fragmenty dotyczące Marii, Marty i Łazarza. I tam jest, no to w ogóle warto sobie przeczytać te fragmenty, czy to u Jana w 11 rozdziale. Jezus chyba nie pokazuje się w żadnym momencie tak bardzo od ludzkiej strony relacyjnej, takiego momentu emocji, jak właśnie w tych fragmentach, więc tam bardzo, bardzo jakoś się przebija ten motyw dotyczący przyjaźni. Można by na ten temat w samych tych postaci zrobić pewnie jedne wielkie rekolekcje. Raczej wam tu sygnalizuję, że gdybyście chcieli sobie poeksplorować temat przyjaźni, no to znajdziemy go tam. Mamy też w Starym Testamencie, w literaturze mądrościowej, czyli takiej, która dotyczy, no właśnie, mamy mędrca, który mówi, co i jak należy robić. W Syrachu mamy dwa fragmenty dotyczące przyjaźni. One są bardzo, myślę, niezwykłe. W 37 rozdziale Syrach mówi, czyż nie jest to smutek bliski śmierci, gdy towarzysz i przyjaciel obrócą się w stronę wrogości. To dla mnie jest takie fascynujące zdanie. Ono też bardzo mi pokazuje, że jeżeli masz przyjaciela i uważasz kogoś za przyjaciela, kto jest tobie bardzo bliski, to wtedy, kiedy ten ktoś odwróci się od ciebie i rzeczywiście stracicie tę relację, no to tracisz coś, no coś niezwykle ważnego. To i ten smutek jest taki, jak śmierć. Znaczy stracenie właśnie, to mi pokazuje bardzo. Ja się z Syrachem zupełnie zgadzam, że to mi pokazuje coś takiego absolutnie fundamentalnego, że stracenie przyjaciela to jest jakiś moment właśnie śmierci takiej w tych relacjach czy w mojej codzienności i nie życzę nikomu właśnie straty przyjaciela. I Syrach z kolei w 22 rozdziale, czyli trochę wcześniej, mówi tak: jeśli byś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, bowiem jest droga powrotu. Jeśli byś otworzył usta na niego, nie martw się, jest bowiem możność pojednania. Ale obelga, wzgarda, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy to oddali każdego przyjaciela. To ładne jest, bo Syrach mówi nam, jakie zachowania sprawiają, że nas, które zachowania sprawiają, że nas oddalają od Pana Boga. No i tutaj widzimy, że o ile Syrach uważa, żeby się nie martwić za bardzo, nawet jak miecz wyciągniemy na przyjaciela, albo jak będziemy przeciwko niemu występować ustami, to jeszcze pół biedy, ale wzgarda, czy wyjawnienie tajemnicy, albo zdrada, to jest coś, co przyjaźń zabija i sprawia, że ta relacja przestaje być po prostu przyjacielska. O przyjaźni trochę mówiłem już w tym podcaście, są dwa odcinki, chociaż bardziej w takim perspektywie doświadczenia, więc myślę, że możecie sobie do nich zerknąć. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem przed nagraniem, które to numery, więc powodzenia w szukaniu i scrollowania puzli wiary. Jeśli chodzi o kwestię przyjaciół, to jeszcze jedną rzecz taką bym wam dorzucił, żeby się zastanowić właśnie nad takim tematem. Nie mam odpowiedzi, ale tak wrzucę trochę piłeczkę, no bo w Nowym Testamencie też Judasz zostaje nazwany przyjacielem Pana Jezusa. No właśnie, no domyślamy się, że ta przyjaźń się zakończyła, bo się zakończyła jak się zakończyła, śmiercią jednego i drugiego skądinąd, a być może trwa nadal, nie wiemy tego, jak ta sytuacja się rozwinęła, bo nie mamy do tego dostępu. Natomiast to pokazuje nam też, że ta przyjaźń no, może nie być zawsze dobrze skonsumowana. Pamiętacie? Zaczynałem ten odcinek od tego, że mówię, że układam relacje w perspektywie szczęścia, że dla mnie relacja jest doświadczeniem szczęścia. Trochę wam mówiłem, dlaczego widzę i czytam te relacje rodzinne w perspektywie szczęścia i też tak samo widzę relacje przyjacielskie. Znaczy dla mnie ten motyw właśnie bycia w relacji przyjacielskiej
daje jakby total szczęścia. To daje coś niesamowitego, absolutnie fantastycznego i jestem przekonany, że też macie takie doświadczenia w swoim życiu i życzę, żeby tych doświadczeń było jak najwięcej. Oczywiście nie oznacza to, że liczebnie możemy mieć jak najwięcej przyjaciół. Pewnie to jest jakaś określona liczba. Nie da się mieć więcej przyjaciół niż można, ale doświadczeń w związku z prawdziwą przyjaźnią pewnie można mieć co niemiara, czego każdemu z Was życzę. Patrzę na czas nagrania i sobie myślę, że już jest całkiem sporo tego materiału, a jeszcze przede mną kawałek. To jest ostatni blok. Tak jak Wam mówiłem, mam bardzo dużo materiału, a jeszcze i tak wszystkiego nie powiedziałem. Ten blok dotyczy relacji z nieprzyjaciółmi. I teraz uwaga. Jeżeli patrzymy sobie na Pismo Święte z tej perspektywy, no to możemy się skonfundować trochę. Ponieważ po pierwsze, Stary Testament będzie trochę inaczej traktował temat nieprzyjaciół, w szczególności kiedy będzie to dotyczyło obcych narodów, wrogów i tak dalej. Tymczasem Nowy Testament wraz z nauczaniem Jezusa będzie bardziej, bym powiedział, radykalny. I teraz spróbujmy zrozumieć, o co chodzi. Z pewnością większość z nas zna doskonale zasadę oko za oko, ząb za ząb. Mamy ją podaną w Księdze Wyjścia i nie tylko zresztą. I na tym w gruncie rzeczy opiera się moralność Starego Testamentu. I generalnie w niej chodzi o to, że jeżeli ktoś, mówiąc wprost i literalnie, wyłupił ci oko, to możesz mu wyłupić tylko jedno oko, a nie dwa. Więc ta zasada nie mówi o tym, co masz zrobić. A tak często ją czytamy. Ta zasada nam mówi o tym, czego nie możemy zrobić. To znaczy nie możemy dwóch oczu wyłupić za jedno, tak? Czyli czy tam, nie wiem, pójdźmy jakoś takim bardziej przyzwoitym przykładem. Jeżeli ktoś ukradł jedną krowę, no to nie można mu ukraść dwóch, tylko można mu maksymalnie jedną, ale można mu nie ukradać też jednej. Więc zasada z Starego Testamentu, ona nam pokazuje to, czego nie wolno robić, a nie to, co należy robić. I to jest, myślę, kluczowy motyw do tego, żeby zrozumieć tą zasadę i zrozumieć myślenie Starego Testamentu. Ta zasada już ogranicza zło, które możemy wyrządzić. Właściwie zła nie możemy wyrządzić, tylko tą odpłatę czy wyrównanie rachunku, które można dokonać na drugiej osobie. Więc jak widzicie, Stary Testament już zaostrza myślenie o relacji z drugim człowiekiem. Natomiast Nowy Testament wraz z nauczaniem Jezusa jest absolutnie przewraca nam myślenie do góry nogami, ponieważ znajdziemy tutaj generalnie zachętę do przebaczenia, do kierowania się miłością, do bycia otwartym na drugiego człowieka, nawet jeżeli będzie się działo jakby coś jakoś bardzo dla nas, że tak powiem, niełatwego. Mateusz w 5 rozdziale, tam jest sławne kazanie na górze. Pan Jezus mówi wprost: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeżeli pójdziecie do Rzymian, listu świętego Pawła do Rzymian, tam znajdziecie takie zdanie: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie, weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie między sobą jednomyślni, nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne, nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za zło nie odpłacajcie, starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. A kiedy popatrzymy z kolei na Ewangelię i tą sławną rozmowę między Panem Jezusem i Piotrem, który mówi, Piotr mówi, czy aż 7 razy mam przebaczać, a Pan Jezus mu mówi: Piotrze, nie 7, tylko 77 razy, co w przetłumaczeniu na nasze z biblijnego byłoby w sposób nieskończony, ponieważ 7 jest liczbą doskonałą, a 2 7 to jest doskonałość nieskończoności, więc Piotr ma przebaczać swoim bliźnim absolutnie w sposób nieskończony i zawsze, kiedy trzeba tak zrobić, czyli Nowy Testament bardzo nam pokazuje przebaczenie, pokazuje nam miłość wobec drugich, którzy nas prześladują, którzy są przeciwko nam i którzy naciskają nam, powiedzielibyśmy współcześnie, na odcisk. Dlaczego tak? Dobre pytanie. Po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Jak gdzieś odkryłem w sobie i być może to jest wasze odkrycie, może nie, chciałbym się z wami podzielić, że za każdym razem, kiedy ja nie przebaczam i kiedy nie potrafię
przyjąć, zaabsorbować zła, tylekroć dzieje się jeszcze gorzej. Po pierwsze, dlatego, że każde zło, które ja, że tak powiem, odbijam w drugą stronę, to jest powiększenie zła we wszechświecie i ono nadal krąży i to wcale nie pomaga. Po drugie, jeżeli ja nie potrafię przebaczyć, to jest trochę tak, że to ja, moje serce jest zniewolone, że ja przestaję być szczęśliwy. Jeżeli ja nie jestem gotowy wybaczyć, uwaga, wybaczenie wcale nie znaczy dobrej relacji z kimś, wcale nie oznacza, że zawsze będę miał, będzie mi się układało, to jest zupełnie inna rzecz. Ale jeżeli ja nie potrafię przebaczyć, to znaczy, że moje serce jest zniewolone, to znaczy, że ja jestem nieszczęśliwy, że jestem uwiążony do tej czy innej rzeczy, że właśnie mi tak bardzo zależy i tak chodzę wokół tego mojego smutku, kultywuję go, boli mnie to i tak dalej. Ja nie chcę powiedzieć, że wybaczenie jest to łatwe. Nie chcę powiedzieć, że jego się od tak robi. Wystarczy podjąć decyzję w głowie i wybaczam jakieś krzywdy, które w szczególności są duże w moim życiu. Oczywiście tak nie jest. To jest proces, to jest zabieganie. To jest też jakaś dbałość o wiele rzeczy w moim życiu, więc to jasne. Natomiast sam fakt nieprzebaczenia, czy jakby trzymania tego wszystkiego, co jest we mnie, on niestety niekoniecznie prowadzi do czegoś, co będzie dla mnie dobre. Stąd też bardzo, bardzo Pismo Święte, w szczególności Nowy Testament, akcentuje moment przebaczenia i zaprasza do jakby totalnego właśnie przebaczenia drugim ludziom. Nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że to nie jest łatwe. I nawet wtedy, kiedy chciałoby się odbić pałeczkę i uderzyć jakimś złem. Ktoś kiedyś mi, inaczej, znalazłem gdzieś w jakiejś książce taki tekst, zadaj sobie takie pytanie, czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwy, i czasem myślę, że w takich utarczkach nawet słownych, żeby komuś dowalić, to my tam chcemy mieć tą rację, a wcale to nie znaczy, że będziemy bardziej szczęśliwi. Szczęście dla mnie łączy się też z taką wolnością w tych relacjach, w tych zranieniach, w tym przeżywaniu bycia z drugą osobą, dlatego myślę, też Pismo Święte tak bardzo akcentuje ten element właśnie miłości nieprzyjaciół. Tyle jeśli chodzi o ten blog. Jak się domyślacie, można byłoby jeszcze sporo na ten temat mówić. O czym dzisiaj nie będzie? Nie mówię o relacji z innymi narodami, nie mówię o relacji z przełożonymi albo z poddanymi, nie mówię o relacji, które też mamy w Piśmie Świętym z ubogimi, ani o relacji dotyczących uczeń, mistrz. To wszystko możecie sobie jakoś sami spróbować znaleźć, zeskrolować w Piśmie Świętym, albo co? Ja będę wysyłał tego newslettera, o którym wam mówiłem, i jestem przekonany, że w tym newsletterze znajdziecie konkretne rzeczy, które pozwolą wam, was, które będą was naprowadzały na te relacje. I będziecie mogli sobie przeglądać Pismo Święte po to, żeby się przybliżyć do tego, co Słowo Boże mówi. Dzisiaj mówiłem o relacjach w perspektywie szczęścia. Mówiłem o relacjach, które znalazłem w Piśmie Świętym. Przede wszystkim myślę sobie o tej kwestii relacji rodzinnej, przyjacielskiej i relacji nieprzyjaciół. Każda z tych relacji zawiera, powtórzę, ten moment braku instrukcji. Każda z relacji jest związana z wolnością i każda z relacji może być trudem, może być pięknem. Natomiast dobrze przeżywane relacje w naszym życiu, zawsze jestem głęboko o tym przekonany, prowadzą nas do szczęścia i do doświadczenia szczęścia. I tego szczęścia wam życzę. Jeszcze raz na koniec bardzo wam dziękuję i przypominam moją mini reklamę. Jeżeli możecie wydrukować gdzieś mój plakat puzzlowy i go powiesić, będę wam bardzo wdzięczny. Miejcie się dobrze. Kolejny odcinek o relacjach za miesiąc. Na dziś to już koniec. Zapraszam cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.